Lokalni przedsiębiorcy na spotkaniu z wiceministrem gospodarki. Tworzymy lepsze prawo, tworzymy prawo przyjazne dla przedsiębiorców. Wojewoda przywiozła promesę na remont mostu na Konarskiego. W ramach tej promesy pan starosta będzie mógł odbudować most przy ulicy Konarskiego. Uwierzyli w swój sukces i otrzymali pieniądze na otworzenie firmy. Bez pomocy BFE i ogólnie środków unijnych raczej bym sobie nie poradził. Sanoczanie przeciwko przemocy wobec zwierząt. Trzeba pokazać, że jednak ludzie są przeciwni znęcaniu się nad zwierzętami. Wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak spotkał się z przedsiębiorcami i właścicielami małych i średnich firm z naszego regionu. Spotkanie w Sanoku zorganizował Powiatowy Zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego. Cel jest oczywisty. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ludzie tutaj w powiecie sanockim, w Bieszczadach, bo pan minister wybiera się do Leska i do Łuszczyk również, mieli pracę na miejscu, żeby pracowali na swoim, bo to daje niesamowitą satysfakcję i poczucie wielkiego bezpieczeństwa. Na spotkaniu wiceminister mówił m.in. o uchwalonej ostatnio ustawie deregulacyjnej. Ma ona przede wszystkim usprawnić przedsiębiorczość w kraju. Znaczącym ułatwieniem jest zastąpienie zaświadczeń potrzebnych w działalności gospodarczej zwykłymi oświadczeniami. Dodatkowo od czerwca będzie można szybciej założyć działalność. Od czerwca Centralne Biuro Rejestracji i Ewidencji Działalności Gospodarczej powstanie, gdzie będzie można z komputera, to nie jest to już czarodziejskie jedno okienko, ale każdy sobie poprzez online będzie mógł utworzyć działalność gospodarczą, bo te wszystkie dane, które do tej pory trzeba było zdobywać, składać, one będą zgromadzone w jednej bazie. W tej chwili pracujemy w Ministerstwie Gospodarki nad uproszczeniem, likwidacją, uproszczeniem sprawozdawczości, wyeliminowaniem wielu zbędnych sprawozdań, jak również zastąpienie sprawozdań papierowych formą elektroniczną, bo to jest dostępne, to jest możliwe i to też powinno być w najbliższym czasie wprowadzane, aby tą zbędną biurokrację, marnotrawienie czasu, zbędne przejazdy eliminować, a ten czas przedsiębiorca poświęci na prowadzenie działalności gospodarczej, na myślenie, na jakieś ciekawe rozwiązania. Ułatwienia związane z zakładaniem działalności gospodarczej mają pokazać, że państwu zależy na nowych przedsiębiorcach. Młodzi ludzie coraz częściej chcą próbować swoich sił w prowadzeniu biznesu. 60% młodych ludzi chce prowadzić działalność gospodarczą, chce pracować na własny rachunek, ale bardzo często napotykając na bariery, może czasami brak pieniędzy, również rezygnują z tego, więc tworzymy lepsze prawo, przyjazne dla przedsiębiorców i Ministerstwo Gospodarki przyjęło to sobie za cel, aby przedsiębiorcy odczuli, że są potrzebni w Polsce, że państwo ich wspiera. Podczas spotkania przedsiębiorcy zgłaszali wiceministrowi swoje problemy. Najbardziej narzekali na biurokrację. Promesa na remont mostu na ulicy Konarskiego w Sanoku trafiła w poniedziałek na ręce starosty powiatowego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało powiatowi kwotę, która pokryje całe koszty przedsięwzięcia. Przywiozłam promesę na 2 miliony 100 tysięcy złotych. W ramach tej promesy pan starosta będzie mógł odbudować most przy ulicy Konarskiego. Ten most, który oglądaliśmy kilka tygodni temu. Remont mostu i przebudowa drogi na ulicy Konarskiego jest konieczna. Prowadzi ona bowiem do szpitala. Prace remontowe rozpoczną się prawdopodobnie w czerwcu. Teraz starostwo musi tylko ogłosić przetarg na wykonawcę. Ja mam taką cichą nadzieję, że już gdzieś na jesieni będziemy mogli otworzyć go i oddać do dyspozycji mieszkańców, bo wiemy też, że remontując go wiąże się to z utrudnieniami, które pojawią się na terenie miasta, ale wiem też, że jeżeli realizujemy to zadanie w pełni, to będziemy mogli rozładować w tym miejscu ruch, który do tej pory jest utrudniony. Jeżeli zrobimy skręty, o których mówiliśmy, prawo i lewoskręt, to myślę, że to też spowoduje pewne ułatwienie dla mieszkańców powiatu. Utrudnienia w ruchu podczas remontu będą nieuniknione, ale z przebudową mostu nie można już czekać. Uszkodzone są przęsła przeprawy. W najbliższym czasie w naszym regionie powstanie 27 nowych firm. Mieszkańcy powiatu leskiego i sanockiego dostali swoją szansę na stworzenie działalności gospodarczej. Bieszczadzkie Forum Europejskie realizuje projekt i rozdaje unijne pieniądze. Przede wszystkim była to dotacja inwestycyjna na rozwój firmy. Było to 40 tysięcy. Prawie wszyscy aplikowali o maksymalną kwotę. Niektórzy aplikowali kwotę 39 z groszami.
Oprócz tej dotacji było również udzielane wsparcie pomostowe w wysokości 1000 zł miesięcznie przez pierwszych 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy, z tym, że taką szansę będą miały 3 osoby w każdej edycji. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Dodatkowe punkty otrzymały w projekcie osoby młode i kobiety. Jednak przy ocenie wniosków najważniejszy był pomysł na stworzenie firmy. Przede wszystkim pomysł, realność przedsięwzięcia, biznesplanu, wkład swój własny. Pomysłów nie brakowało. Jedni chcą założyć firmę budowlaną, pracownię szycia strojów historycznych, pracownię rzemieślniczą lub protetyczno-ortopedyczną. Inni mieli pomysł na prowadzenie myjni, zakładu fryzjerskiego czy małej gastronomii. Pan Łukasz postawił na turystykę i kulturę. W Bieszczadach chciałby organizować różnego rodzaju imprezy. Coraz większe na różnego rodzaju imprezy tematyczne, wieczory tematyczne typu hippie party, jakiś wieczór za kapiora, power flower, imprezy tematyczne, wieczorne, a tak samo też i zajęcia w terenie z survivalem związane również z orienteringiem i tego rodzaju. Otrzymane pieniądze uczestnicy mogą przeznaczyć m.in. na wyposażenie firmy, patenty i licencje. Pan Łukasz marzy o profesjonalnym sprzęcie. Jest to, nie ukrywajmy, spory zastrzyk gotówki i no bez pomocy BFE i ogólnie środków unijnych raczej bym sobie nie poradził, ponieważ no sprzęt jest dosyć drogi, jeśli chodzi, no, chodzi o jakość. Można, wiadomo, sprzęt kupić tańszy, ale ten, który ja sobie założyłem, jest sprzętem już profesjonalnym dosyć, więc ze względu na to postanowiłem spróbować, no i się udało. Ci, którzy zakwalifikowali się do projektu Uwierz we własny sukces, muszą prowadzić firmę przez minimum rok. W innym wypadku będą musieli zwrócić otrzymane pieniądze. W niedzielę sanocki rynek zapełnił się ludźmi, którym los zwierząt nie jest obojętny. Po raz pierwszy Sanok dołączył do ogólnopolskiej akcji Marsz Niemilczenia – Stop Przemocy wobec Zwierząt. Manifestacja miała uświadomić sanoczanom, że trzeba reagować, widząc przemoc. Chcemy w ogóle podzielić się z tym problemem z ludźmi, żeby ludzie nie milczeli, bo czasem milczenie jest takim cichym przyzwoleniem na dręczenie tych zwierząt, uświadomić ich, pokazać im, że coś, taki problem istnieje. Sanoczanie chętnie wzięli udział w akcji. Mieszkańcy, wśród nich także uczniowie, wspólnie sprzeciwiali się przemocy wobec zwierząt. Ich zdaniem powinno się je traktować z szacunkiem. Chciałbym sprawić, żeby ludzie zaczęli szanować zwierzęta i nie traktowali ich przedmiotowo. Nie powinno być żadne zwierzę tępione. Powinny się je traktować tak jak ludzi, bo to też jest żywa istota. Damian Sopata popiera zorganizowanie takiego marszu właśnie w Sanoku. Problem przemocy wobec zwierząt istnieje i jego zdaniem powinno się głośno o tym mówić. To jest dobry pomysł, że takie coś jest zorganizowane. Trzeba pokazać, że jednak ludzie są przeciwni znęcaniu się nad zwierzętami. I przyszedłem tutaj, bo ogólnie uznaję, że była wolność dla ludzi, musi być wolność dla zwierząt. Marsz Niemilczenia przeszedł ulicami miasta. Dodatkowo podczas pochodu zbierano podpisy pod projektem nowej ustawy o ochronie zwierząt. Dni otwarte to dla każdej uczelni doskonały moment na promocję. Maturzyści przyglądają się funkcjonowaniu uczelni i organizowaniu zajęć. Mają również możliwość porozmawiania ze studentami, którzy już uczą się na konkretnym kierunku. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku podczas dni otwartych chciała pokazać się z jak najlepszej strony. Każdy z zakładów, instytutów przygotował to, w czym jest najlepszy. Czyli kulturoznawstwo pokazuje slajdy z wycieczek Rumunii, do Gruzji, które odbyli. Komunikacja medialna tam przygotowała warsztaty radiowe. Pielęgniarstwo robi pokazy pierwszej pomocy, ma też takie stoisko ze zdrową żywnością. Rolnictwo przygotowało wykłady, prezentacje multimedialne. Zakład Komunikacji Medialnej pokazał maturzystom, jak wygląda praca w radiu. Zwiedzający z zaciekawieniem przyglądali się montażowi dźwięku. Wydaje mi się, że można na pewno ich zarazić miłością do radia, ale tak, to są tylko podstawy pracy w radiu, czyli umiejętność pracy z mikrofonem, umiejętność montażu, czy też sam wygląd programów, które i sama logika programów, na których pracuje się w radiu. Wydaje mi się, że tutaj przekazujemy im tylko takie podstawy pracy radiowej, ale to, czy sami będą mieli kiedyś ochotę pracować w radiu, to się tak naprawdę okaże. Być może to są takie dla nich początki, być może wskazujemy im po prostu tylko drogę, być może dla części z nich jest to także praca i zawód na przyszłość.
O swoim zawodzie na przyszłość maturzyści zadecydują już wkrótce. Jednak przy wyborze uczelni, jak sami mówią, biorą pod uwagę wiele czynników. Myślę, że głównie to też te statystyki, prawda? Która uczelnia tam jest na jakim miejscu w kraju pod względem tych kształcenia studentów, ale też chyba opinia znajomych też dużo też jest ważna. Tego, jak nie wiem, koleżanki, koledzy, czy fajnie, czy przyjaźnie jest tam studiować, czy miła atmosfera, mili ludzie. To chyba najważniejsze. Wszystkim też zwrócę również uwagę na wyjazdy, bo ważne jest dla mnie, żeby w moim okręgu, gdzieś tutaj blisko w obszarze, znaleźć dobrą szkołę. Dlatego nie chcę gdzieś daleko wyjeżdżać, nie wiem, powiedzmy Kraków, tylko tutaj na miejscu poszukać lepszych uczelni, gdzie są wykwalifikowana kadra nauczycielska i gdzieś też moi koledzy znajomi tutaj uczą się. W tym roku sanocką uczelnię PWSZ odwiedzili uczniowie ze szkół z Ustrzyk Dolnych, Leska, Brzozowa, Sanoka i Nowosielec.